a Honen Schlierenzauer i Thomas Morgenstern. Na razie Andreas Koppler, który wczoraj trochę napędził strachu Tomasowi Morgensternowi. Wczoraj był drugi, jak będzie dzisiaj? Kofi, popularny Kofi już w powietrzu, dobra prędkość na progu. Walczy odległość i walczy z powodzeniem. Piękny skok Andreasa Kopplera w bardzo dobrej formie. Ten 23-letni zawodnik z Innsbruck. Wczoraj jeszcze zabrakło mu nieco do pokonania Tomasa Morgenstern'a. No i mamy pierwszy skok 130-metrowy. Oczywiście nie może być wątpliwości, Andreas Koffler będzie nowym liderem. On znakomicie sobie widać radzi tutaj przy tym tylnym wietrze. Trochę odjechała mu lewa narta, za to sędziowie mogli odjąć po punkcie. No i tak też się stało, chociaż jeden z nich dał nawet 18,5, chyba nieco zbyt wysoko. Ale Alexander Pointner bardzo zadowolony. Andreas Koffler oczywiście.